Cześć! Przed Wami niesamowita rozmowa. Iwona Guzowska, kobieta, która wielokrotnie zmieniła swoje życie, opowiada i otwiera się o szczegółach zakrętów swojego życia, o emocjach. Jak mówiła o swojej pracy jako posłanka, to ja się poryczałem. Nie z powodu polityki, ale takich ludzkich rzeczy. Udało mi się zrozumieć osobę, której nie znałem zupełnie do tej pory osobiście, osobę z gazet i z telewizji, jako prawdziwą, pełną pasji i miłości kobietę. Polecam Wam. Myślę, że wyszła nam lekko ponad godzinka. Dajcie sobie po tej rozmowie jeszcze chwilę na refleksję. Myślę, że po wysłuchaniu tej rozmowy warto zastanowić się, jak Wy możecie zmienić świat. Partnerem odcinka jest Stokloc. Posiadasz stoki magazynowe? Chcesz uwolnić gotówkę i miejsce w magazynie? Skontaktuj się z nami. www.stokloc.tv. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy dla Was super interesujących gości. Zadajemy trudne pytania, zastanawiamy się, co ich napędza i na jakich zakrętach się wykoleili. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie subskrybujcie, lajkujcie, zostawiajcie komentarze. Sztuczna inteligencja nas ustawia w YouTubach i w Apple Podcastach tak, jak chce, a tylko od Was zależy, gdzie wylądujemy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie zapiszcie się na społeczność Zaprojektuj swój biznes. Tam Wy, słuchacze i widzowie audycji, goście audycji, przedsiębiorcy, możecie się spotkać, oglądać materiały, których nie ma nigdzie indziej, ale też rozmawiać ze sobą na wspólnym Slacku. Zaprojektuj swój biznes.pl, łamane przez społeczność, oczywiście bez polskich znaków. Zapraszam Cię serdecznie. A dzisiejszym gościem jest Iwona Guzowska. Dzień dobry. Nie trzeba Cię przedstawiać chyba. Samo nazwisko już wszystko mówi. Ludziom w naszym wieku nie, ale tym młodszym chyba tak. Ale ja przedstawię w taki sposób. Krajanka z Gdańska. Tak jest. I to jest najlepsze wprowadzenie. Dokładnie. Wszystko wiadomo. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się przyjść. Udało nam się nagrać Ciebie w nowym studiu, bo w starym już się nie wyrobiliśmy, przekładaliśmy to kilka razy, ale fajnie to wygląda. Ja lubię nowe otwarcia, więc myślę, że to nie jest przypadek, że się spotykamy tutaj. Wnoszę Ci po prostu najlepszą energię, żeby to miejsce było tym, w którym tak naprawdę te najcudowniejsze, najwspanialsze rozmowy dopiero się wydarzą. Słuchaj, ja bardzo chcę z Tobą porozmawiać, bo przygotowując się do tej rozmowy, poczytałem sobie i Ty masz tak niesamowitą tą historię życia, taki patchwork bardzo różnych doświadczeń. Sport, polityka, biznes i tak dalej. I to jest taka transformacja osoby z jednego miejsca na drugie. To jest to, co ja uważam, że audycja Zaprojektuj swoje życie pokazuje, tak? A Ty masz tych transformacji za sobą kilka. Przed sobą pewno też kilka, tak? No mam nadzieję, że przede mną są te najpiękniejsze. Okej. Okay. To jest taki proces, który nigdy nie ustępuje, nie zatrzymuje się, no chyba, że sobie na to pozwalamy. I zostajemy już w takim miejscu, w którym nam jest ciepło, wygodnie, trochę wilgotno, więc zapuszczamy tam pleśni, korzenie i już tak zostajemy. Ale no, czasami potem zrobi się sucho i trzeba te korzenie wyrywać, tak? No, dokładnie, albo coś pognije i też jest niewygodnie, natomiast mnie ciągle gdzieś pędzi i lubię być w ruchu. I wszystko, co dzieje się w moim życiu, ma taki schemat. Jest początek, fascynacja, pasja, jest pik tych możliwości, czyli całe zaangażowanie. Czyli zdobycie Mistrzostwa Świata? Na przykład. Mhm. Ale wejście w jakiś jeden temat tak na maksa po prostu. Później dochodzę do wniosku, że okej, tego już spróbowałam, tego już doświadczyłam, teraz chcę czegoś nowego. Czyli ty zbierasz doświadczenia w życiu. Tak, zbieram doświadczenia, ale każde poprzednie wykorzystuję w tych nowych. I to jest fajne, że rzeczywiście patrząc na to, co teraz robię, łączę wszystko, co do tej pory działo się w moim życiu, czego doświadczyłam, dzięki czemu mogę tworzyć coś absolutnie swojego i działać niezgodnie ze schematem, bo akurat tego to nie lubię. Okej. Okay.
Słuchaj, to takie klasyczne pytanie, które zadajemy wszystkim gościom. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia? W ogóle niczego nie projektowałam, żeby było jasne. Moja historia chciałem jest taka... Chciałem tylko powiedzieć, że mniej niż 10% gości mówi, że coś projektowało, ale to opowiedzmy twoją historię. Niczego nie projektowałam, ale na pewnych etapach życia należy coś zaplanować. Okay. To było niezwykle istotne w przypadku przygotowywania się do walk o Mistrzostwo Świata. Najpierw w cyklach tych treningowych, w kickboxingu, to był amatorski sport, a później, kiedy przeszłam na zawodowy boks, co było takim tąpnięciem w ogóle na każdym poziomie mojego życia, trzeba było po prostu zaplanować każdy jeden trening, każdy jeden cykl, no bo w sporcie to jest normalne. Natomiast kariery jako takiej nie zaplanowałam, to się po prostu wydarzyło. Pojawiła się szansa i miałam możliwość zadecydowania. Albo w to wchodzę, albo nie, dziękuję. Ja w to weszłam. Ale trzy razy zmieniałaś sport też, prawda? W zasadzie tak, dlatego że pierwsze było taekwondo, które w swojej formule okazało się zbyt delikatne na moje możliwości. No takie dziwne to było, że... Dziewczyna z Nowego Portu. No tak, jest moc. Takie to dziwne było dla mnie i niesprawiedliwe, że zawodniczka nawet, która dużo bardziej doświadczona w czasie treningu, stopniem, no bo w tych sportach walki oczywiście są stopnie, no i na przykład pokonywałam przez nokaut dziewczynę, a później przegrywałam przez dyskwalifikację, bo za mocno uderzyłam. No to przepraszam, to była przecież jej rola, żeby nie dać się trafić. A tutaj taki żółtodziób przychodzi i ona leży, a ja przegrywam. I uważałam to za bardzo niesprawiedliwe. Okay. I później przyszedł czas na kickboxing. Czyli zmieniłaś zasady gry w pewnym sensie. Zmieniając grę. Tak, właściwie znalazłam sport, w którym nie będę musiała myśleć o tym, żeby zahamować, zatrzymać rękę w momencie, kiedy już wyprowadzam cios, co na przykład jest bardzo częste w tenisie ziemnym. Bardzo dobrzy zawodnicy, czy ci, którzy wchodzą na pewien poziom, mają problem, wiesz z czym? Z zatrzymywaniem ręki w kluczowych momentach. A wtedy trzeba puścić. Tak samo w walce trzeba po prostu zadać ten cios i niech to w harmonii z całym twoim ciałem, z energią wyskoczy i zrobi swoje. Więc w kickboxingu to było możliwe. No a później był boks. A skąd pomysł, żeby przejść na boks? Znowu to przyszło do mnie. I żeby było zabawniej, wtedy, kiedy zostałam po raz kolejny mistrzynią Europy w kickboxingu, mistrzynią świata, oczywiście udzielałam kolejnego wywiadu, bo to było w tamtych latach bardzo ciekawe, padały pytania o to, a pani Iwono, a czy nie myślała pani o tym, żeby przejść na boks zawodowy? No zawodniczki za oceanem z powodzeniem startują w takich galach bokserskich i wiesz, co ja wtedy powiedziałam? Pamiętam taką rozmowę. Ja mówię, nie, boks to uwłacza kobiecości. Ja naprawdę to powiedziałam. Na wywiadzie. Tak, podczas wywiadu tego, taką właśnie wypowiedź sobie wykombinowałam. To było zaskakujące, co się wydarzyło później, bo po kilku latach zaczęłam sama kombinować. Mówię, kurczę, może ten boks zawodowy to jest to, w co powinnam wejść. Czyli ale... cofnięcie się do klasyki tego sportu trochę. Tak, ale zostawiłam to. I zostawiłam to zupełnie tak, jak miało zostać. I co? I pojawił się promotor, który namówiony przez Krzysztofa Kosedowskiego podczas treningu na warszawskiej Legii, pokombinował, chociaż na początku powiedział, ja nie robię boksu kobiecego z taką manierą. Po czym przez dwa tygodnie... Podobnie jak ty na tym wywiadzie, tak? Tak, dokładnie. Po czym przez dwa tygodnie bombardował mnie telefonami, żebym tylko zgodziła się podpisać kontrakt w tym boksie zawodowym. No i moja intuicja mi mówiła, ten facet jest nie okej, ale chociaż idziesz w nieznane, zrób to. I okazał się nie okej? Okazał się nie okej. Naprawdę intuicja to jest coś... Ludzie, z którymi się wiążemy, bo taki kontakt to jest dłuższy czas, nie? Tak, dłuższy czas. Poza tym, wiesz, ja byłam pierwszą kobietą w Polsce, która zdecydowała się na taki krok. Żadna dziewczyna przede mną nie trenowała i nie startowała w boksie zawodowym. W związku z tym trenerzy też nie wiedzieli i całe środowisko nie wiedziało, co z tego się wykluje, jak to będzie wyglądało, jak będą wyglądały te walki. Bardzo wielu dziennikarzy też pytało mnie, pani Iwono, przed moim debiutem, a co się stanie, jak przez przypadek pani kopnie swoją przeciwniczkę?
A dla mnie takie pytania były absurdalne, ponieważ... No trenowałaś przecież. Tak, ja trenowałam. Poza tym dla mnie wysoki poziom profesjonalizmu w tym, co robię, to był w ogóle klucz do wszystkiego. No, trzeba tej gry, tego sportu się tak, nauczyć, i to było takie przełączenie, taki switch i w ogóle nie było potrzeby kopania. A oni tego nie rozumieli, więc nie było tego problemu. Ale rzeczywiście boks zawodowy był zupełnie innym sportem niż kickboxing. Chociaż wielu ludziom wydaje się, że to jest tak podobne, że tak naprawdę to kickboxing jest trudniejszy. Otóż nie. Nie? Boks zawodowy, w ogóle boks jest dużo trudniejszym sportem. Dlaczego? Dlatego, że mając do dyspozycji techniki nożne, czyli kopnięcia, całą gamę, a ja byłam w tym naprawdę świetna dzięki taekwondo, i do tego jeszcze pięści, możesz sobie budować taki dystans, jaki jest dla ciebie wygodny. A dzięki temu, że ja świetnie kopałam, mogłam sobie unieść nogę do góry i ją trzymać tak długo, jak potrzebowałam i wyprowadzać kopnięcia, w związku z tym moja przeciwniczka nie miała w ogóle do mnie dostępu. Dopiero wtedy, kiedy sobie wyczułam moment, opuszczałam nogę, robiłam ataki i już sobie tam po swojemu działam. W boksie nie ma czegoś takiego. W boksie musisz przełamać naturalną taką potrzebę odskakiwania i unikania. Tam trzeba wejść bardzo blisko. Im bliżej przeciwnika jesteś, tym paradoksalnie jesteś bezpieczniejszy. Tam trzeba było uzyskać taki maksymalny poziom koncentracji, wejść na zupełnie inny poziom. I to było tak fascynujące, jednocześnie też wykańczające psychofizycznie. Okej. Okay. Czyli po każdym takim meczu byłaś wykańczona? Po walce? Po walkach może nie tyle, co po treningach. Po tej presji, którą sama sobie nakładałam. Bo po na sparingach. Treningach miałaś, sama sobie nakładałaś większą presję, tak? Niż na walce. Ja byłam strasznym katem dla siebie. Przez tamten okres. To było okres. Dobre czy złe? Gdyby nie takie podejście, być może nie doszłabym do takich spektakularnych sukcesów. Ale też gdyby nie to, że byłam dla siebie taka niedobra, gdyby nie to, że musiałam spalić się dosłownie na popiół, przeżyć depresję, tą związaną oczywiście z nadmiernym wysiłkiem, bo mój organizm powiedział w końcu, słuchaj, stara, przesadzasz. To nie byłabym też takim człowiekiem, jakim jestem dzisiaj. Tak, czyli spalenie się na popiół jak może być dobre, przysłowiowy. Nie? Tak, ja tego potrzebowałam. Ja musiałam się spalić, wypalić, przepalić po to, żeby zbudować siebie po swojemu. Zbudować siebie świadomie. Pozostawić przeszłość i przestać patrzeć na świat przez jej pryzmat. I to wielka wartość. To co poza marką dała ci kariera sportowa? Przekonanie, że jeśli zaufam sobie, mogę wszystko. Przekonanie, że niczego nie muszę. O, to jest bardzo silne. Bardzo. To jest piękne. Przekonanie, że i pewność, że to ja decyduję o swoim życiu i nikt za mnie go nie przeżyje. Więc wzięcie za nie odpowiedzialności jest najlepszą i najwspanialszą rzeczą, jaką mogę w swoim życiu robić. To w którym momencie tak świadomie wzięłaś odpowiedzialność za swoje życie? Pamiętasz to, czy nie? Tak, pamiętam. Wtedy, kiedy nie usunęłam ciąży. Okej. Okay. Czyli jak miałaś 18 lat? Tak. Okej. Okay. Wtedy właśnie wzięłam pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Nawet więcej niż swoje życie, prawda? Bo byłam odpowiedzialna już nie tylko za siebie, ale za tego malutkiego człowieka, którego serduszko gdzieś tam biło. To jak wygląda kariera sportowa, jak jest się równocześnie matką? Ja te same pytania zadaję też w biznesie, ale w sporcie jeszcze nie rozmawiałem, bo to jest trudne, prawda? Tak, bo rzadko się zdarza, żeby kobieta rozpoczynała swoją karierę po porodzie. Zazwyczaj kończąc karierę, decydują się kobiety na dzieci, czasem wracają, czasem nie. U mnie było wszystko odwrotnie. Ja się śmieję nieraz, że u mnie wszystko idzie na opak, na odwrót. Co pokazuje jedną rzecz, że nie musimy powielać żadnych schematów, że możemy tworzyć swoją własną historię, ale o tym pewnie jeszcze powiemy. Natomiast moja mama była tym elementem, tą niesamowitą mocą, dzięki której mogłam się realizować. Bo de facto ona została obarczona wychowaniem tego malutkiego chłopaka i zrobiła to najlepiej, jak potrafiła. Wiedziałam, że z nią jest bezpieczny. No to było takie trudne. W ogóle to był ciężki czas. Tak? No, kiedy tak sobie myślę o tamtych latach, szczerze mówiąc, to był jeden z najtrudniejszych etapów w moim życiu.
Czego ciebie to nauczyło? Że po burzy zawsze przychodzi słońce. Że nic nie trwa wiecznie. Tylko trzeba tą burzę przeczekać. Mija. I że trzeba zrobić to, co masz do zrobienia najlepiej, jak potrafisz teraz. I na tym się skup. Nie wybiegałam myślami dalej niż na najbliższy, powiedzmy, tydzień. A czasami, kiedy było bardzo źle, zajmowałam się tylko tym, co mam do zrobienia tego danego dnia, bo nie wiedziałam, co będzie jutro. Mhm. Wiesz, wtedy, kiedy jeszcze zanim podpisałam kontrakt w boksie zawodowym, byłam mistrzynią świata w kickboxingu, wynajmowałam mieszkanie, miałam jakieś stypendium na poziomie 500 zł, to po prostu dramat. I tego synka, którego sama wychowywałam. I była straszna pogoda, mróz, minus kilkanaście stopni na zewnątrz, a mi wyłączyli gaz, bo nie miałam na rachunki. Ja się mierzyłam z takimi rzeczami. Mhm. I my żeśmy to przetrwali. Ale przetrwaliśmy to też dzięki ludziom, którzy się wokół mnie gdzieś przytrafili. Takie dziwne określenie, ale oni po prostu... Skupili. Nie, bo to był na przykład sąsiad, z którym ja nie miałam żadnych relacji, ale zobaczył, że odłączają mi ten gaz i sam, nieproszony, przyniósł mi piecyk gazowy. Taki przenośny. Mhm. Żebyś mogła gotować. Nie, żebym mogła ogrzać mieszkanie. Żeby małemu nie było zimno. Także zdarzały się w moim życiu takie cuda. I to też mnie nauczyło tego, że wystarczy się rozejrzeć. Mhm. Wystarczy też zaufać. I jeszcze raz powtórzę. Zrób to, co masz do zrobienia najlepiej, jak potrafisz teraz. Skup się na tym, a wszystko się ułoży. I ten kontrakt na boks zawodowy odmienił troszeczkę twoją sytuację finansową? Na pewno poprawił, ale nie jakoś znacząco. Jeśli patrzymy na boks zawodowy przez pryzmat tego, co obserwujemy w mediach i obecnie, no to jest w ogóle zupełnie inna bajka. Mhm. Ja za swoją pierwszą walkę, za debiut w boksie zawodowym, dostałam całe 300 niemieckich marek, bo to jeszcze takie były czasy. I pierwsze, co kupiłam sobie za te pieniądze, to pralkę do prania, żebym nie musiała po nocach prać tych ciuchów ręcznie, bo tak było. Za kolejną garzę, całe 400 marek, kupiłam sobie rower, żeby nie musieć jeździć na treningi tramwajem. Okay. A później za walkę o Mistrzostwo Europy Zawodowe w 1999 roku w lipcu. Czyli szczyt szczytów, jaki był wtedy w Europie, tak? Tak. Ja dostałam od mojego promotora wynagrodzenie w wysokości 7000 zł, co uważam i tak za kosmos. Okay. Natomiast wyobrażenie o wynagrodzeniu, o garzach moich jest zupełnie nieadekwatne do tego... Do rzeczywistości. Do rzeczywistości, bo... Tak jak teraz, na przykład Jędrzejczyk zarabiała kilkadziesiąt tysięcy euro i to jako bonus 50 tysięcy euro na przykład za jakąś walkę, plus oczywiście główną garzę, no to w tamtych czasach i w tamtych okolicznościach to w ogóle była abstrakcja. Takie pieniądze to dostawali tylko najlepsi zawodnicy i to mężczyźni i w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Inna sprawa, że no... Raczej nie sądzę, żeby mój promotor był uczciwym człowiekiem. Mam ku temu wszelkie podstawy, żeby tak twierdzić. W związku z tym, no tak było, a nie inaczej. Natomiast na tyle było dobrze, że nie musiałam się martwić o to, żeby kupować dzieciakowi do szkoły książki, plecak. Niczego już mu nie brakowało. Jedyne, czego mu brakowało, to mamy. No bo trenowałaś. No bo ja trenowałam w Warszawie, on został z mamą w Gdańsku, bo nie chciałam go narażać na zmianę szkół. Niech już miał po prostu, bo ważne jest dla dziecka, żeby miało takie swoje fundamenty. I miejsce. I miejsce. Skoro nie ma mamy, to niech ma chociaż bezpieczne miejsce, w którym będzie się czuł dobrze. Mhm. I tak rzeczywiście postanowiłyśmy z mamą. Chyba bardziej ja postanowiłam, mama się temu poddała, o czym zawsze z wdzięcznością mówię i powtarzam. To było dobre z perspektywy czasu. W tamtym momencie nie widziałam innego lepszego rozwiązania. Czy pamiętasz moment, w którym postanowiłaś zakończyć karierę sportową? Bardzo dobrze pamiętam. Moment, w którym powiedziałam, ja już nie chcę. Co to był za moment? Możesz to opisać? Po prostu któregoś dnia poszłam na trening i mówię, już mnie to nie bawi. Już jestem tak potwornie tym zmęczona. A poza tym pojawiła się jakaś taka
dziwna tęsknota w moim sercu, w głowie, że chciałabym poznawać świat, odkrywać. Chciałabym wyjść poza to wszystko, poza czym żyję ostatnio, poza tą bańkę. Tak, bańkę, no. Taki reżim tylko, trening, dom, trening, dom, trening, dom, walka. Trening, dom, walka. Oczywiście po walce chwila jakiejś chwały, satysfakcji, odczucia radości z tego. A te endorfiny są fajne, zarówno po walce, jak i... Endorfiny po każdym treningu są fajne. Okay. Po walce jest oczywiście ich jakby milion razy więcej, ale to też bardzo szybko mija. Okay. I stwierdziłam, że jestem za młoda i za ciekawa świata, żeby ograniczyć się tylko do boksu. Lat, jak zmieniłaś ten kurs? Tak naprawdę było to w 2004 roku, więc w zasadzie już 30, tak, prawie. Więc powiem tak, że w momencie, kiedy już podjęłam decyzję, że kończę, poczułam się tak wolna, poczułam się tak lekka, że ostatnią walkę stoczyłam na największym luzie w mojej karierze. Bo już wiedziałeś, że to jest ostatnia walka? Bo ja już walka. Wiedziałam, że ja już tego nie chcę i że pozwalam temu odejść. I to mnie tak cieszyło, to było tak fantastyczne. Miałam przyjemność. Miałam ogromną frajdę z tego. Ja kocham boks, nadal jest to część mojego życia, część mojego serca, ale nie taki boks, że wiesz, siadam sobie przed telewizorem, włączam walkę. Nie, w ogóle mnie to nie interesuje. Ale wchodzisz na ring, tak? Ale wtedy, kiedy wchodziłam do ringu, to było fantastyczne. Wtedy, kiedy podejmowałam walkę ze sparring partnerem czy z przeciwniczką już w ringu podczas tej najważniejszej walki, to było wejście na zupełnie inny sposób postrzegania świata, inna percepcja. To było coś absolutnie fantastycznego. Zawsze powtarzam, że byłam lepszą wersją siebie samej i rzeczywiście tak było. Natomiast fajnie było podjąć taką decyzję, bo ona była całkowicie zgodna z całym moim człowiekiem, czyli z duszą, umysłem i ciałem. A długo się przygotowywałaś do tego? Nie, to przyszło naturalnie. Ta decyzja przyszła naturalnie. Ale od decyzji do wyjścia to był taki szybki proces? To było kilka miesięcy, więc to naprawdę można powiedzieć, że dosyć szybko to poszło. I co wtedy zrobiłeś? I wtedy założyłam swoją działalność. No nie wyobrażałam sobie... Z czegoś trzeba żyć, tak? No tak, z czegoś trzeba żyć. Założyłam swoją firmę. Firmę, która miała docelowo od początku być tym, co robię teraz. Ale w tamtym czasie nie byłam jeszcze na to gotowa, żeby tworzyć swoje programy szkoleniowe, żeby robić to tak, jak robię to teraz. W związku z tym wykombinowałam sobie inny sposób robienia eventów, na których gromadziłam cudownych, wspaniałych ludzi, znanych z okładek gazet, z artykułów, z telewizji, którzy przyjeżdżali na przykład do Trójmiasta, bawili się świetnie, nie wiem, strzelając, bo robiłam Mistrzostwa Polski w wieloboju strzeleckim gwiazd, czy wyścigi samochodami terenowymi. I oni się fajnie bawili, ale dzięki temu, że uczestniczyli w tych imprezach, byli sponsorzy, którzy płacili pieniądze i przekazywali też pieniądze na cele charytatywne. Czyli mogłeś pokryć koszty, troszeczkę zarobić dla siebie pieniędzy, tak, i też coś dobrego stworzyć. I zrobić coś dobrego. I nie zapomnę, jak to była ostatnia impreza, którą robiłam, bo później był kolejny przełom. Mieliśmy kupić specjalną protezę dla takiego chłopca, który urodził się z jakimiś takimi uszkodzeniami kości, więc nie mógł obciążać w ogóle tej nogi. I trzeba było specjalną taką protezę, taką. Dzisiaj to wydaje się jakimś przeżytkiem, ale w tamtych czasach to był naprawdę szał. I okazało się, że okej, chłopiec jest chory, potrzebuje tej pomocy, ale tam jest jeszcze jego siostrzyczka malutka, która tak naprawdę też jest w jakimś sensie porzucona. No i tyle pieniędzy zebraliśmy, że w ogóle udało się zapłacić tym dzieciakom za fajną edukację, taką dodatkową, jakieś zajęcia z angielskiego. Jednemu chłopcu na przykład zrobiliśmy renowację pianina, bo miał wielki talent. Takie fajne rzeczy. Czyli miałeś taki wpływ na życie ludzi. Nie wiem, czy miałam wpływ, ale zbierałam wokół siebie ludzi, którzy rzeczywiście chcieli i to robili. To było fajne. I powiedziałeś, że to się potem zmieniło. Na co? To się potem zmieniło, bo to był 2007 rok i okazało się, kiedy poszłam na bieżnię rano, w poniedziałek, pobiegać do klubu wtedy jeszcze Darka Michalczewskiego, serdecznego kolegi, zadzwonił telefon podczas tego biegania. Naprawdę prawie spadłam z bieżni. Okazało się, że uzyskałam mandat poselski.
Okej. Okay. Tak, no i zamknęłam działalność, bo musiałam też podjąć szybko bardzo decyzję, czy ja go przyjmuję, czy nie. Czy rezygnuję z dotychczasowego życia, czy wchodzę w te nowe buty, które były tak jak ten boks zawodowy, albo jeszcze bardziej dla mnie nieznanej czarną magią, czarną masą. A skąd pomysł, żeby znaleźć się w polityce? No widzisz, to nie był mój pomysł. Znowu ktoś przyszedł. Okej. Okay. Czyli pojawiła się jakaś szansa. Ale jak miałeś odczucie? Bo mówię, że odczucia byłam są ważne. Bardzo, bardzo taka confused. Okay. Wiesz, byłam taka zmieszana, zszokowana, zadziwiona. Zakręcona. Zakręcona. Nie wiedziałam, co z tym zrobić, dlatego że po pierwsze, gdzieś tam z tyłu głowy jeszcze w tamtych latach wybrzmiewało: Iwona, ty się do tego nie nadajesz, to nie jest miejsce dla ciebie. A czy nie miałaś tego gdzieś w tam sobie? Nie jesteś wystarczająco dobra, żeby się znaleźć w tamtym miejscu. Nie masz już tego głosu? Ale ja szybko, jak tylko on się pojawił, ja go rozpoznałam, ja mówię, okej, okay, ale dopóki tam nie pójdę, to się tego nie, o tym nie przekonam. Czyli trochę to było takie wyzwanie dla siebie samej. Wyzwanie, ale wbrew temu, co zakładali dziennikarze i chyba większość ludzi, że pójdę w kierunku sportu, jakiejś, nie wiem, działalności na rzecz aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i tak dalej, to ja poszłam w zupełnie innym kierunku. Poszłam w kierunku polityki społecznej. I to było to, co mi sprawiało... Pozwalając też na swoich doświadczeniach, tak? Tylko i wyłącznie. Tylko, że wiadomo, wtedy ludzie nie mieli o tym pojęcia. Mhm. A to mi w serduchu grało i odczytałam tę szansę jako możliwość spłacenia długu, w cudzysłowie oczywiście, bo ja nie mam żadnych długów wobec życia, ale... Oddania. Oddania za to dobro, które mnie spotkało, teraz komuś ze swojego doświadczenia. I to było fantastyczne. Współpraca z Rzecznikiem Praw Dziecka, praca w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, poznanie tych cudownych ludzi i działanie razem na taką szerszą skalę, to było po prostu coś dobrego, tak zwyczajnie dobrego. O tej polityce chciałem porozmawiać, bo wielu moich znajomych przedsiębiorców właśnie ma takie idealistyczne wyobrażenie, że może by teraz weszli do polityki, znaczy teraz w dowolnym momencie i pozmieniali trochę świat. To jest trudny kawałek chleba, czy trudna praca, prawda? Bo to jest oparte o dużą ilość kompromisów. To jest zaskakujące, jak niewiele jeden poseł może. Może i nie może, bo to oczywiście od nas zależy, czy uważamy, że nie mam żadnej mocy sprawczej, będę siedzieć w tych ławach i tylko wciskać ten... Tak jak mi każą. Tak, i głosować zgodnie z rozpiską, co i tak trzeba robić, będąc częścią jakiegoś większego ugrupowania. Natomiast jakby fizyczna moc sprawcza pojedynczego posła jest bardzo, bardzo minimalna, jeżeli chodzi o decydowanie i wprowadzanie nowych projektów. Jeżeli tam na górze, czyli rząd, Rada Ministrów, nie ma tego w swoich planach, nie wpisuje się to w program, który chcą realizować, bądź w ich priorytety, to zapomnij. A można ich przekonać? Trzeba próbować. Okay. Trzeba próbować, ale niekoniecznie to się musi ziścić. Natomiast ja miałam też dużo szczęścia, że trafiłam do polityki, zwłaszcza w tym okresie, kiedy rząd Donalda Tuska, ministrowie, no oczywiście sam premier, mieli taką ogromną, cudowną, pozytywną energię do zmian. Mhm. Oczywiście dzisiaj z perspektywy czasu możemy żałować, że te zmiany nie poszły dalej, tak jak miały iść i w pewnym momencie, tak jak u tenisisty, została wstrzymana ta ręka. Szkoda. Ale wtedy i polityka społeczna, i każdy inny obszar życia na poziomie politycznym i decyzyjnym miały swoje miejsce. I to za rządów Donalda Tuska powstał projekt wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Więc ta ustawa była też przełomowa. My żeśmy zlikwidowali w takim starym pojęciu te domy dziecka, te molochy, w których było ponad setka dzieci, gdzie doświadczały kolejnych traum. Bo oprócz tego, że doświadczyły oderwania od rodziny, znalezienia się w miejscu obcym, to jeszcze znajdowały się często w miejscu, w którym były po prostu... patologie. Ale przede wszystkim były w niebezpieczeństwie ze strony starszych rówieśników. Dobra, co za absurd. Starszych dzieci. Ze strony starszych dzieci.
albo ze strony niestety opiekunów. Mhm. Doprowadziliśmy do tego, że najpierw wsparcie rodziny. Ono nie jest i tak takie, jakbyśmy chcieli, ale to wynika z tego, że jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi. Mhm. I nasze deficyty, nasze poglądy na to, jak to wszystko powinno wyglądać, nasze zaangażowania, ale też nasze błędy, które popełniają, sprawiają, że ta ustawa nie działa tak, jakby mogła działać. Ale to już jest zupełnie inna para kolorzy. No ale wracając do twojego pytania. Czy biznesmen, który ma fajny pomysł, który stworzył coś fajnego, który ma siłę sprawczą, ma siłę sprawczą w biznesie, ale też ma ideały, przeszedł jakąś przemianę i chce zmieniać świat na według niego lepszy, ma szansę odnaleźć się w polityce, ale to nie jest taki łatwy proces. Natomiast może być to wyzwanie. Trzeba znaleźć też sprzymierzeńców. Trzeba poukładać sobie, to jest chyba, ja nie umiem grać w szachy, naprawdę nie umiem, bo nikt mnie tego nigdy nie uczył, ale myślę, że to trzeba tak właśnie chyba by sięgnąć do budowania takiej taktyki. Czyli znać wiele ruchów do przodu, tak? Absolutnie tak. Zebrać wokół siebie ludzi, którzy będą popierali twoją wizję, twoje konkretne projekty. Najlepiej wchodząc do polityki, mieć już konkretne projekty tego, co się chce zrobić i w jaki sposób. I mieć grupę, która cię wesprze. A ta grupa, tą grupą zawsze będzie ugrupowanie polityczne z ramienia, którego się dostaniesz do tego parlamentu. I teraz pytanie, czy chcesz być członkiem politycznym, mieć legitymację partyjną i wtedy masz większe szanse, od razu mówię, ja nigdy nie miałam legitymacji partyjnej, nie zdecydowałam się na ten krok. Czułam, że potrzebuję tej swojej niezależności, wolności, patrzenia na to z pewnego dystansu, bo jakby polityka... Ale przez to też trochę byłaś zawsze outsiderem, tak? Byłam outsiderem, ale dzięki temu też nie zgubiłam optyki, wiesz, takiej z dystansu. I to ma swoje... Wszystko ma swoje plusy dodatnie i ujemne. Plusujemy, tak, jak pewien gdańszczanin mówił. Tak, dokładnie. Tak? No w końcu jesteśmy z Gdańska, więc jedno z fajniejszych moich takich powiedzeń, które sobie przywłaszczyłam. Natomiast... jak jesteś członkiem partii, masz oczywiście też większe szanse. Z tym, że zanim zaczniesz realizować fizycznie swoje założenia i swoje plany, to jest bardzo długa droga. Może minąć cała kadencja czasami. Tak? Może minąć, nawet dwie kadencje mogą minąć. Dlatego, że żeby w ogóle dostać się na listę do parlamentu, to albo musisz być absolutnie wyjątkowy, albo medialny, żeby mieć dobre nazwisko. Czyli na przykład tak jak ja z tego powodu dostałam się na listę. Z tego powodu ktoś w ogóle wpadł na pomysł, żeby mnie tam umieścić. Nie dlatego, że... Rozpoznawalne nazwisko. Tak, ale ja nigdy nie byłam na żadnym spotkaniu partyjnym. Ja nie miałam pojęcia. Ale zgodziłaś się, żeby być umieszczoną? Zgodziłam się, bo wykombinowałam, że nie ma ryzyka. Żebym się dostała do tego parlamentu. A że mało prawdopodobne jest. Tak, że nie ma ryzyka i że okej, jak potrzebują... I dlatego prawie spadłaś z bieżni, tak? Tak, dlatego, że to było tak. W 2005 roku PiS wygrał wybory. PiS wygrało wybory i mieliśmy takie później spotkanie popierające różnych sportowców, znanych artystów, z którym miasta zaproszono do tego, żeby wspierali świętej pamięci Pawła Adamowicza i kandydatów Platformy Obywatelskiej na członków Rady Miasta i tak dalej. Pamiętam, spotkałam wtedy po raz pierwszy Donalda Tuska i zaczęliśmy rozmawiać o polityce. Ja mówię, dlaczego się nie możecie dogadać? Dlaczego tak się dzieje? Bo to przecież już chyba na zakładkę było rok po wyborach do parlamentu. Mówi, wiesz co, ty się nadajesz do polityki. Ja mówię, o na pewno nigdy w życiu. No i co? I tak dwa lata stało. Temu, i dwa lata później rzeczywiście weszłam do tego parlamentu. Natomiast nie sądziłam, że w ogóle mam jakąkolwiek szansę. Po pierwsze, to były przyspieszone wybory. Cała kampania miała miesiąc. To dosłownie tak krótki czas był na to, żeby... Ale w tym momencie to popularność twojego nazwiska i to zadziałało, to pomogło, to po prostu zadziałało. Bo nie musiałaś budować tego imidżu, tak? Tak, tak. Nie musiałam, wiesz, zbierać pieniędzy na kampanię. W ogóle nie miałam pieniędzy. Miałam chyba 3000, z czego nawet ich nie wykorzystałam. Zrób kampanię za 3000. To jest po prostu nierealne, tak? Okazuje się, że się da. Tylko, mówię, albo masz pozycję, osiągnięcia i wracając do tego biznesmena, który chciałby zmienić, który chce, ma potrzebę, ja uważam, że potrzebni są tacy ludzie. I tylko mówię, jak to wygląda. Znaczy, to jest tak, że z jednej strony oni zmienią świat,
a z drugiej strony oni muszą rozumieć, że jest cena za tą zmianę. Tak, jest bardzo, dla niektórych to jest zbyt wysoka cena, żeby ją ponosić, bo trzeba jednak zrezygnować. Jest mnóstwo kompromisów, ale one nie są sprawiedliwe czasami w naszym odczuciu. Mhm. Czyli rezygnujesz z szczęścia. Nasze wartości będą... Niestety, bardzo często jest tak, że twoje wartości musisz odsunąć w imię czegoś tam wyższego dobra, ale ja nie wiem, czy to jest dobro. To jest, zostawmy to w cudzysłowie. Mhm. Więc trzeba rzeczywiście nabrać takiej grubej skóry i dystansu, że jeśli chcę wejść do polityki, zobacz, co się stało z Januszem Palikotem. Mhm. Był w polityce, do której trafił z dużego biznesu, a gdzie on jest dzisiaj? Zniknął. Znaczy robi biznes, tak? Tak. I takich przykładów mamy kilka, prawda? Mhm. Więc jeżeli ktoś naprawdę chce zmieniać świat, niech go zmienia. W swój własny sposób. I tak się wszystko poukłada, że dostanie na to szansę, żeby zrobić coś więcej, jeśli tak ma się zdarzyć. Ja tak uważam. Super. Czego nauczyły cię dwie kadencje w Sejmie? I bycie w polityce? Znaczy, bo powiedziałeś, że budujesz na swoich doświadczeniach, więc to jest kolejna cegiełka, to chciałbym tą cegiełkę zrozumieć. Polityka i działanie w grupie, które było moim chyba pierwszym takim doświadczeniem na taką skalę, nauczyło mnie. Zdecydowanie zawsze byłam takim outsiderem, jak to powiedziałeś, ale też ja sama wszystko po swojemu. A tutaj trzeba było nauczyć się, ale też docenić siłę grupy, tego, jak razem możemy rzeczywiście więcej zrobić. Jak cudowna jest siła rażenia, kiedy więcej ludzi czuje i działa w podobny sposób. To jest jak efekt kulki śniegowej. Więc w grupie jest siła? Tak. I to jest fajne. Współpraca buduje. Tego się nauczyłam. Takich formalnych i nieformalnych grup, jak w nich się odnaleźć, jak nimi zarządzać, tak? Też, ale przede wszystkim, że znajdując w ludziach sprzymierzeńców, możemy więcej. Okay. Możemy też, przede wszystkim w większej grupie masz szansę na obserwację i masz szansę nauczyć się więcej. Bo masz wiele różnych modeli funkcjonowania. Każdy z nas jest absolutnie wyjątkowy. Ma swoją własną historię, swoje własne sposoby na to, żeby wyrażać siebie, ale też każdy z nas ma inną wiedzę, inne wartości, które przyjmujemy. I albo z nich korzystamy, albo nie, ale w większej grupie masz po prostu szersze spektrum. I to jest cudowne. Czego mnie jeszcze nauczyła polityka? Że każdy jest wystarczająco dobry, żeby tam być. A czy był jakiś koszt tego dla ciebie? Bycie w polityce ma też swoje takie... Ciemne strony. Ciemne, niewygodne strony. Mhm. Na pewno to, że non-stop jest się na takim świeczniku pod obstrzałem. Dziennikarze tylko czekają na twoje potknięcie, na jakąś wpadkę. Atakują po prostu, bo takie mają zadanie. Wiadomo, tabloidyzacja mediów też swoje robi. To jest niewygodne. Przestajesz mieć swoją prywatność. To, co było dla mnie bardzo niewygodne, a jeszcze bardziej niewygodne było dla mojego syna, że on rykoszetem dostawał, a to nie była jego bajka, nie jego w ogóle świat. I nie chciał i nie życzył sobie ingerencji w swoje prywatne życie, zwłaszcza wtedy, kiedy niestety doświadczył wypadku, uprawiając swój ukochany sport. I w jednym z tabloidów na okładce znalazło się jego zdjęcie, prywatne zdjęcie i jakieś hasło, że syn posłanki złamał sobie kręgosłup. No po prostu jakaś masakra. On strasznie to przeżył. To było bardzo niefajne. I to jest ta cena, którą jednak trzeba wliczyć. Bycie osobą publiczną powoduje, że stajemy się bardzo widoczni. Tak? My to pół biedy, ale również to dotyczy naszych bliskich. Wszyscy wkoło. Tak, to trzeba wziąć pod uwagę. Czy jesteśmy, ja mogę być na to gotowa, ale czy moi bliscy są na to gotowi? To ważna lekcja. Starałam się chronić mojego syna do maksimum. Nie zawsze niestety dawałam radę. Bo wiadomo, dziennikarze mają swoje sposoby i szukają takich tajnych sensacji. Co jeszcze? No na pewno, że bycie w polityce ogranicza też twój wolny czas na realizowanie swoich pasji poza pracą.
i tego czasu było rzeczywiście dużo, dużo mniej. Sejmu. Harmonogram, tak. Życie na dwa domy. Mhm. Tydzień w Gdańsku, tydzień w Warszawie, tydzień w Gdańsku, tydzień w Warszawie, więc takie rozbite życie. Ja jestem nomadem, można powiedzieć, chyba mentalnym, bo praktycznie od 18 roku życia żyję w walizce, bo jestem wiecznie w jakiejś podróży. Mhm. Teraz ale tak też? Naprawdę tak. Okej, okay. To dojdziemy do tego za chwilę. Tak. Natomiast, i to też powiedziałam na początku naszej rozmowy, kocham być w ruchu i mi to pasuje, ale są takie momenty, że już jestem zmęczona i potrzebuję się zaszyć pod kocykiem, troszkę, wiesz, poczytać, odpocząć. Potrzebuję tego po prostu. Po czym znowu z nową energią ruszam w świat. A tego trochę w polityce było dla mnie już za dużo. Ale nie poza było miejsca tym, na tą jaskinię, prawda? Nie było miejsca na jaskinię, to raz. Dwa, zaczęła mnie nudzić polityka. Ponownie. Ponownie zaczęła mnie nudzić. I o ile w pierwszej kadencji ta moja energia... No bo się uczysz, tak? Uczę, zachwycam, a poza tym odkrywam, ile mogę fajnych rzeczy zrobić. To, jak działało moje biuro poselskie, to przede wszystkim było działanie na rzecz ludzi, którzy tam przychodzili. Bo czyli nie miałam, konkretna osoba z konkretnym problemem. Tak, nie miałam złudzeń, że na forum parlamentu mogę zrobić tylko to, to i to, okej. Okay. Wychodziła mi tak ze swoimi inicjatywami i to one fajnie wychodziły, ale one nie miały żadnego większego znaczenia. Poza tym, umówmy się, ja wiem i nie mam z tym żadnego problemu, nie jestem politykiem z krwi i kości. Mhm. Ja nie jestem zwierzęciem politycznym. Mnie nigdy to nie... Czyli nie budujesz tych nie koalicji, które coś nie, tam... Nie, w ogóle mnie to okay. nigdy nie interesowało. I podziwiam ludzi, którzy mają taką energię, mają taką determinację, żeby w ten sposób funkcjonować i są do tego stworzeni. Ja nie. Ja nie robiłam żadnej wybitnej, wspaniałej polityki, bo nie. I nie mam z tym problemu, mam tego świadomość. Zanim cię zapytam o kolejną transformację, bo poruszyłaś bardzo ciekawą rzecz. Czy pamiętasz jakąś osobę, której mogłaś pomóc jako poseł tak wybitnie? Tak. Opowiesz i... taką anegdotę jakąś? Historię? Nie wiem, czy to anegdota, ale na pewno historię. Są to historie takie ludzkie. Prawdziwe. Tak. Pamiętam, było wiele. Właściwie teraz mam aż taką burzę w głowie, bo nie wiem, którą wybrać. Ale powiem o... O, i to będzie fajna historia w kontekście tego, co odbieramy też politycznie i medialnie. To była taka rzecz, którą zrobiłam wspólnie z kilkoma osobami ponad podziałami. Wtedy prezydentem był jeszcze Lech Kaczyński i przyszły do mnie dwie cudowne kobiety. One były wychowawczyniami w pogotowie opiekuńczym w Gdańsku i powiedziały tak, pani poseł, mamy taką dziewczynkę, która jest w trzeciej klasie liceum i dostała decyzję wojewody o deportacji do Rosji. Ale ona przyjechała tutaj, mając 8 lat. Ona tu skończyła szkołę podstawową, tu ma liceum, tu ma przyjaciół, ona tam nikogo nie ma. Jak ona teraz ma wrócić? Do Rosji? W ogóle no, trzeba ją ratować. Ja mówię, kurczę, trzeba dzieciaka ratować. Mi też kiedyś ktoś dał szansę. Napisałam pismo. Do prezydenta? Do prezydenta. Posłanka Platformy Obywatelskiej do prezydenta. Nie minęła chyba doba od wysłania faksu. Oczywiście drogą taką pocztową też ten list, to pismo poszło, ale przede wszystkim poszło to faksem do kancelarii. Dosłownie na drugi dzień dzwoni telefon. Asystentka mówi, Iwona, minister Duda do ciebie. Wtedy ministrem prezydenckim był Andrzej Duda, tak? Mówi, pani poseł, zapraszamy jutro na spotkanie. Prezydentowa Maria Kaczyńska chce się pani z panią spotkać w sprawie tej dziewczynki. Wow. Natychmiast to było. I dało się załatwić. Pojechałam. Prezydent zadziałał, cała ta administracja i dziewczynka została. To było tak cudowne. Ja to tak miło wspominam no i dobrze. Mamy drugi odcinek, że się poryczałem. No. Maria okay. Kaczyńska była cudowną, fantastyczną osobą. Nie postrzegałam nigdy ludzi, z którymi pracowałam, przez pryzmat ich poglądów, tego, jaką opcję polityczną reprezentują. Tylko jakie mają wartości. Tylko jakie mają wartości. I nie obrażałam się na kogoś tylko dlatego, że reprezentuje inne poglądy.
I jako chyba jedyna posłanka z Platformy chodziłam na konferencje merytoryczne dotyczące na przykład adopcji domów dziecka, które organizowała Maria Kaczyńska. No, ale dlatego, że byłaś też, to jest ten kawałek niezależności, który miałaś. Tak, a przede wszystkim za głosem serca zawsze miałam odwagę podążać. I to było super. Takie ważne. Więc to była jedna z tych historii. Ale zjawił się do mnie w ogóle na początku mojej pierwszej kadencji ojciec Trojaczków. I trzeba było im pomóc, tak po ludzku. Zorganizowaliśmy szybko zbiórkę, dostali pomoc. Później okazało się, że w szpitalu leży chłopiec, który leży w tym szpitalu 1,5 roku, czyli od urodzenia, i nigdy nie był w domu, bo urodził się z taką chorobą, że niestety miał stomię i tak dalej. Pompę musiał mieć, którą woziło się na takim stojaku na kółkach, ale warunki, w których mieszkali jego rodzice, nie pozwalały na to, żeby... Totalna patologia. Mhm. I tam się też okazało, że ten chłopczyk miał jeszcze siostrzyczkę, która jednak tam mieszkała w tych niedopuszczalnych warunkach. I dzięki całej akcji, którą rozpętała dziennikarka Trójmiejskiego magazynu, trafiłam na niesamowitą kobietę, Magdalenę Kołodziejczak, która jest do tej pory wójtem tamtej gminy. I ona też uruchomiła niebo i ziemię, lokalny biznes, zasoby gminy, i ta rodzina dostała mieszkanie. Ten facet dostał od nas taki prikat, że już ma nie pić alkoholu, już na pewno go złapiemy, wyciągniemy konsekwencje. I ten chłopczyk wrócił do domu. Wreszcie po raz pierwszy ze szpitala mógł być z rodzicami, ze swoją siostrą. Jakie to w ogóle historie? Takich historii miałam po prostu co rusz mnóstwo. Czyli można mieć moc sprawczą jako Można, polityk. Tak, ale nie zakładajmy od razu, że to będzie po prostu świat. Tak, jak reakcja atomowa. Ale my, każdy z nas ma wpływ na nasze otoczenie. Mhm. I zmieniając siebie, mamy wpływ na to, jak zmienia się ten świat. Ale nie oczekuj. Rób to, co masz do zrobienia najlepiej, jak potrafisz. I zaczną dziać się cuda. Powiedziałeś, że polityka ci się znudziła. Kolejna transformacja w twoim życiu, tak? Kolejna zmiana skóry, czy też patrzenia na świat? No przede wszystkim uwolnienie. Uwolnienie, bo czułam się tam nie za bardzo sobą. Mhm. Ten format już się dla mnie wyczerpał i powiedziałam, ja już nie chcę. I rzeczywiście ostatnie 2 lata kadencji robiłam to, co miałam do zrobienia, ale już nie było tego ognia, tej pasji. I mówię, jak mam być taka byle jaka, to ja tam nie chcę być. A to nie było tak jak w boksie, że mogłeś po prostu szybko odejść, trzeba było kadencję... Dokończyć. No to jest również branie odpowiedzialności za decyzje, które podejmujemy. Jasne, łatwo jest oddać mandat i powiedzieć, to teraz się jakoś sami ratujcie. Nie byłoby problemu, bo jest oczywiście kolejna osoba, która nie dostała się do parlamentu, kolejna z listy, i ona wtedy wchodzi, no ale zanim się wdroży... Nie, zupełnie nie o to chodzi. Też nie chciałam zawieść tych ludzi, którzy jednak poszli i wrzucili ten głos, bo to jest ważne. Bo głosowali na ciebie. Głosowali na mnie, więc taką podjęłam decyzję, że trzeba to doprowadzić do końca. No i wiedziałam, że absolutnie wracam do tego, czego nie zdążyłam zrealizować, zakładając po raz pierwszy swoją firmę. Więc znowu, skończyłam pracę w parlamencie, założyłam firmę. I wtedy która już, teraz trwa. I która trwa. Wtedy już byłam gotowa na te zmiany i na to, żeby wykorzystać dotychczasowe doświadczenie, zwłaszcza z pracy z parlamentu w zakresie tej polityki społecznej i wsparcia dla drugiego człowieka. I mówię, kurczę, tak naprawdę najbardziej tym dzieciakom, do których i tak jeździłam przez cały czas, bo tak w międzyczasie, brzydko mówiąc, jeździłam dalej i odwiedzałam domy dziecka. Spotykałam się z młodzieżą, z dzieciakami i wiem, że tego, czego im naprawdę najbardziej potrzeba, to takie wewnętrzne przekonanie, że po pierwsze nie jestem gorszy, że ode mnie zależy, jak będzie wyglądało moje życie od teraz. Że to, co się przydarzyło, na co nie miałam wpływu, okej, to już było, ale teraz to ja mam prawo marzyć i kreować swoją przyszłość. I to było najważniejsze. I to mi przyświecało. Dawanie im tego. I pokazywałam siebie bez żadnego wstydu, bez żadnych oporów, jako taki przykład. Ja mówię, słuchajcie, bo jak przychodziłam do takich dzieciaków, to zawsze był taki dystans, no bo kolejny znany człowiek przychodzi i będzie opowiadał im, jak to fajnie jest być sportowcem, no, czy tam biznesmenem. Ale ty masz swoją historię przecież. A ja bardzo często prosiłam wychowawców, żeby zostawiali mnie z dzieciakami samą, po to, żeby zdobyć też trochę zaufania i zbudować taką relację, że jestem tu dla was. Siadałam z nimi na dywanie, czy na podłodze,
I opowiadałam im po prostu swoją historię. Ja mówię, jeżeli myślicie, że pani z telewizji to miała takie fantastyczne życie, to wam opowiem swoją historię. I to, co się tam działo, to było najpiękniejsze i to mnie doprowadzało do łez. Dzieciaki bardzo często same płakały w trakcie, a później się do mnie przytulały i mówiły dziękuję. Pamiętam dziewczynkę 16-letnią, która powiedziała dziękuję, dzięki pani znowu wierzę w marzenia. I wiem, że nie dałam nic im materialnego, ale jeśli wzięli chociaż część tego, co im przekazywałam, to mają szansę na to, żeby pobudować siebie lepiej. Bo ale w domach nie wszyscy, dziecka. Ale niektóre osoby, tak? Tak, w domach dziecka, w całym systemie pieczy zastępczej, czyli w rodzinnej formie opieki, w domach tymczasowych i tak dalej, tym dzieciakom niczego nie brakuje, jeżeli chodzi o dach nad głową, ubrania, jedzenie i tak dalej. To, czego im brakuje, to pewności siebie i wiary w to, że są wystarczająco dobrzy, że są kompletni. I na tym bazuje moja firma, żeby człowiek, z którym pracuję, bez względu na to, jaka jest jego historia, jaka jest jego pozycja, jaki jest jego majątek, stan posiadania, mi to w ogóle nie interesuje. Jeżeli on uważa, że jest niewystarczająco dobry, że nie jest kompletny, że jest jakiś wybrakowany, to moim zadaniem jest pokazać mu, że jest zupełnie inaczej. Jak to robisz? Poprzez pracę indywidualną, przede wszystkim dotarcie i odkrycie, w którym momencie życia nabrał takiego przekonania. I najczęściej te przekonania są niestety zhakowane w naszej podświadomości. I to głęboko bardzo w przeszłości. Bardzo głęboko w przeszłości i to, co się tam zakotwiczyło wtedy, kiedy rządziły fale teta w naszym mózgu, one rządzą podczas snu, czyli wtedy, kiedy ta podświadomość komunikuje się z nami za pomocą snów, a na jawie to tylko intuicja tak nam dochodzi, to tam trzeba popracować, pogrzebać. Jest fajna metoda, timeline terapii, hipnoza, a przede wszystkim narzędzia bardzo proste, które pokazują z punktu takiego logicznego działania, że z jakiego powodu uważasz, że nie jesteś wystarczająco dobry. No i mi mówi to. Ale to jest na logice, to tak, nie ma jeszcze ten. Tak, do niektórych trzeba dotrzeć najpierw poprzez logikę. Nie każdy jest gotowy na to, żeby zacząć pracę i otwierać niektóre sfery. Poza tym też trzeba być bardzo delikatnym w tej pracy. Dlatego mówię, to jest proces, który zawsze dostosowuje indywidualnie. No chyba, że są to szkolenia grupowe, gdzie mamy jakiś plan, schemat i jedziemy. Na przykład system wartości na spirali Gravesa, pokazać, co się u ciebie w tej chwili wyświetla, jak zmienić na przykład ustawienie zespołu. Nie musisz zwalniać, ale wystarczy, że odkryjesz, że na przykład dwie osoby funkcjonują na tym samym poziomie i tam jest zwarcie. Wystarczy tylko tak, oddelegować inne zadania, zrobić i będzie wszystko działało. Więc to jest taka fajna wiedza, której czasami nam po prostu brakuje. A skąd brałeś całą tą wiedzę, żeby... Ja, wiesz, zacytuję klasyka. Ja cały czas się uczę. Ja wszędzie się uczę. Jak jadę pociągiem, się uczę. Lecę samolotem. Ale... Politykę już zostawiliśmy parę minut temu ze sobą. Z tym, że rzeczywiście to, jak pracuję, wiąże się z moim nieustającym rozwojem i poszukiwaniem. Czyli ty się ciągle uczysz. Non-stop. To nie jest... uczysz się z książek, z kursów, zewsząd, od osób. Zewsząd. Naprawdę tam, gdzie mi... Nie ograniczasz. Nie ograniczam się i wiesz, co jest najfajniejsze? Ja myślę, że ty też tego doświadczasz. Każdy tego doświadcza. Jeżeli czegoś szukasz, wiesz, że gdzieś ci coś dzwoni, to do ciebie przychodzi. Tak. Bo ja wtedy skrobię tak długo, aż się doskrobię tak, do domu. I ja zawsze dokopię się do czegoś, co mnie tak olśni, tak wow. Z tym, że też powiedziałam tobie na początku, że suma moich doświadczeń plus te narzędzia, które gdzieś chłonę takie zewnętrznie, czy na jakichś procesach certyfikacyjnych i tak dalej, czy z książek, które bywają naprawdę niesamowite, zmieniające postrzeganie i tak dokładnie. To trzeba być bardzo uważnym w tym procesie. Każdy z nas jest absolutnie wyjątkowy. I budowanie jakiegokolwiek szablonu, przez który będziemy przepuszczać wszystkich, to jest straszna pułapka. Nie, te procesy mają ci pomóc w pomaganiu ale nie być... A nie znowu szufladkować, etykietować i wkładać kogoś w jakiś szablon. Jak tu nie pasujesz, to znaczy, że rzeczywiście jesteś wybrakowany. To tak nie działa. Wiesz,
to tak nie działa, bo bardzo łatwo jest sięgnąć po narzędzia i powiedzieć, o, na przykład osobowości, tak jak się określa, bo ty jesteś sangwinikiem, ty cholerykiem i tak już jest. A gdzie całe ja? Gdzie moja historia, moje doświadczenia, które mogą być naprawdę bardzo przeciwstawne, a jednak we mnie oba funkcjonują. To jest bardzo uważna ludzie i ciekawa. Mają warstwy, prawda? Tak, i to jest tak fascynująca praca, że ona dlatego nigdy mi się nie nudzi, bo praca z każdą nową grupą, czy z każdym indywidualnym klientem, to jest jak olśnienie. Ile ja się uczę, ile ja dostaję od tych ludzi, to jest coś niewiarygodnego. A jak pozyskujesz klientów? Różnie. Różnie pozyskuję. Ty ich szukasz, czy oni cię znajdują, czy... Najczęściej trafiają do mnie z polecenia klienci. Okay. I tak jest na przykład ze sportowcami. Prowadzę sportowców, młodych sportowców, którzy już mieli ze mną doświadczenie. Ja mam taki system pracy. Ja nie potrzebuję prowadzić człowieka 2 lata. W moim odczuciu jest usamodzielnić go w możliwie krótkim czasie. No 2 lata to już jest uzależnienie trochę, nie? No niestety niektórzy tak pracują i tak funkcjonują. Ale to wtedy uzależniasz tą drugą osobę. Bardzo uzależnia się i jak na przykład nie ma ze mną psychologa sportowego, to gram gorzej, biegam źle albo nie potrafię wygrać walki. To nie o to chodzi, bo de facto i tak wtedy, kiedy stajesz na linii startu, kiedy znajdujesz się na korcie tenisowym, czy wchodzisz do ringu, wszystko zależy od ciebie i to ty podejmujesz decyzję. I twój sztab, który zostaje poza tą przestrzenią, nie ma już nic do gadania. I tak pracuję z ludźmi, żeby jak najszybciej sobie to uzmysłowili, wzięli 100% odpowiedzialności za siebie, za swoją karierę, za swoje decyzje, które będą na polu sportowym czy biznesowym podejmować i ich puszczam. I to jest w ogóle najfajniejsze. I czasami wracają po kolejne wracają, etapy? Ale na przykład przed jakimś bardzo ważnym, kluczowym meczem, czy przed jakimś kontraktem, który ich czeka i pojawiają się jakieś stare schematy, więc nie poprawiamy, tylko ponawiamy pewien proces, dokładamy coś nowego i idzie. Ta praca sprawia ci przyjemność? Ja kocham tą pracę. To jest po prostu, ja jak jadę na spotkanie, czy z moimi sportowcami, czy tak jak jutro jadę poprowadzić szkolenie dla firmy, to ja już tak zacieram ręce. Ja się nigdy nie mogę doczekać poznania tych ludzi, tego kim są, czego się od nich nauczę, jak to wszystko zapracuje. To jest, ojejku, no kocham tą robotę. A czy nie jest tak, że po tych spotkaniach wychodzisz, to jesteś taka przyjemnie, ale bardzo zmęczona? Nie, ja jak wychodzę, to jestem tak naładowana, że nawet jak późno wieczorem wracam, to nie potrzebuję kawy na drogę. Okej. To tak mnie ładuje. Po prostu tak czuję, że dzięki tym ludziom ja rozkwitam. Czyli masz swój flow w tej chwili? Mam. Wow. Tak. I myślę, że nie, jestem przekonana, że ludzie, którzy pracują ze mną, bardzo dobrze to odczuwają. To było cudowne. Ostatnio wracałam po sesji od takiej też cudownej, mądrej, młodej zawodniczki. Nie zdążyłam odjechać od niej na odległość 7 minut. Już dzwonił tato i powiedział, mówi, pani Iwono, to co pani robi, to jest w ogóle fantastyczne. Ja już dawno nie słyszałem u córki takiego optymizmu w głosie. No jak nie kochać tej roboty? Napisałaś książkę. Tak. I napisałam ją rzeczywiście sama. To powiedziałem, okej. Okay. Ale rozumiem, że chodzi o to, że jest dużo ghostwriterów, tak? Tak, jest ghostwriterów, bądź są książki, które piszą dziennikarze i są w cudzysłowie współautorami książki. Także... Napisałaś sama książkę? Tak, napisałam ją sama, bo innej opcji nie widziałam. Czemu napisałaś książkę? I znowu do mnie przyszła ta szansa. Okej. Okay. Byłam na maratonie, zdaje się, w Poznaniu i zawsze przed maratonami są takie expo, targi dla sportowców, uczestników takiego maratonu. Można kupić sobie fajne, modne gacie do biegania, odżywki, buty, ale można też kupić bardzo inspirujące książki. Było tam stoisko wydawnictwa i sam właściciel tego wydawnictwa był na tym stoisku i zaczęliśmy rozmawiać, on mnie rozpoznał, kupiłam sobie książkę, takiego cudownego, niesamowita historia w ogóle człowieka, Scotta Jurka. Polskie korzenie i ultramaratończyk. No i zaczęliśmy rozmawiać o tych książkach. Mówię, ale macie fantastyczne książki. Takich ludzi tutaj pan zebrał. A on mówi, no tak, ale tu brakuje jeszcze jednej takiej książki. Twojej. A ja tak... I tak się zaczęło. I to Andrzej... znowuż nie był twój pomysł? Nie był mój pomysł.
I pan Andrzej, i do tego stopnia to nie był mój pomysł, że aż 3 lata potrzebował czasu, żeby dojrzeć. Żebyś siadła i zaczęła pisać. Tak, dlatego że na początku koncept był taki, że okej, no to spróbujmy napisać tą książkę i dwoje cudownych ludzi, małżeństwo, dziennikarzy, też z Trójmiasta, mieli to zrobić za mnie. Więc doszło do tego, że oni przyjeżdżali do mnie do domu i ja miałam im odpowiadać na różne pytania jakieś, opowiadać o sobie. Trochę jak ten wywiad. No właśnie, to nie było tak jak ten wywiad. Okay. O ile jestem otwarta i nie mam problemu, odpowiadam na wszystkie pytania, chyba że nie znam odpowiedzi, wtedy się przyznaję, to tam się czułam trochę jak ekshibicjonistka, co jest paradoksem, bo ja nie mam problemu z tym, żeby o sobie opowiedzieć, więc w zasadzie jestem w pewnym sensie ekshibicjonistką, ale tam miałam ten problem. I wreszcie sobie uświadomiłam, dlaczego. Dlatego, że, no i znowu kontakt ze swoim nieświadomym umysłem, moja intuicja mi powiedziała, Iwona, nie możesz zniekształcić swojej historii filtramy przez pryzmat czyjegoś doświadczenia. Mhm. To nie będzie już twoje. Oni nie postawią akcentu tam, gdzie ty go postawisz. Oni nie zwrócą uwagi na coś, co jest dla ciebie ważne. Ty wiesz, albo będziesz wiedziała, jak to zrobić. No i zakończyliśmy te spotkania i pan Andrzej tak na każde święta Wielkiej Nocy, na każde święta Bożego Narodzenia dzwonił z życzeniami i z pytaniem, co z książką. Aż pewnego dnia, mówię, wiem już, jak chcę to zrobić. To przyszło też nagle. I jechałam samochodem na jakieś szkolenie. No nie przychodzi nagle, bo ta podświadomość tak, procesuje. To gdzieś procesowała, dokładnie. Ale po prostu jadąc tym samochodem, nagle wrócił temat książki i ciarki na całym ciele i mówię, dobra, ja już wiem, jak chcę to już zrobić. Znałaś, tak? Już wiedziałam, jaki koncept, jak to zrobić. I pojechałam z mężem do Łodzi, do wydawnictwa. Spotkaliśmy się, był pan Andrzej, był dyrektor tamtego marketingu. Ja mówię, dobrze, jestem gotowa. Och, cudownie. A mówię, mam jeden warunek. No słucham, pan Andrzej taki wyważony, cudowny, mądry człowiek. Ja mówię, ale muszę zrobić to sama, chcę ją napisać sama, tą książkę. Tak stał, oparty. Mówi, dobrze, Iwono, spróbujmy. To było przed świętami Wielkiej Nocy, więc tym razem już nie dzwonił do mnie z życzeniami i pytaniem, co z książką, tylko dostał w Wielką Sobotę pierwsze 2 rozdziały i ja dostałam prezent na zająca. SMS od pana Andrzeja. Iwono, to jest dobre, czekam na więcej. I w czerwcu to dostał ostatni rozdział, tak. Szybko. Codziennie pisałaś? Nie. Okej. Okay. Tak jak czułam. Tak jak wypływało. Tak jak wypływało. Wykorzystywałam każdą chwilę, kiedy byłam sama w domu, bo też czułam, że potrzebuję być sama wtedy, kiedy piszę. I rzeczywiście w pewnym sensie było to takim rodzajem oczyszczenia. Zdarzyło mi się... No bo twoja książka nie jest typowa, nie jest chronologiczna, tylko jest bardziej tematyczna. Tak, zdarzyło mi się kilka razy wybuchnąć takim płaczem, który mnie tak zaskoczył, gdzieś z głębi poszło. Wreszcie zobaczyłam siebie z innej perspektywy. I książka była dla ciebie takim katarzys? Tak. Myślę, że tak. Po raz pierwszy... Tobie była potrzebna? Tak. Po raz pierwszy zobaczyłam tą małą dziewczynkę, która dźwigała na swoich barkach za dużo. I po raz pierwszy dałam sobie prawo do tego, żeby ją przytulić, pożałować. I ja się zaraz rozpłaczę. Mamy ryczący odcinek dzisiaj. Ale tak, tak było. To było takie bardzo wzruszające, poruszające i oczyszczające. I wreszcie tak jakby moja dusza poczuła taką ulgę. Wreszcie zobaczyłaś, że to nie jest twoja wina. Wreszcie zobaczyłaś, że byłaś po prostu tylko dzieckiem. I to było takie dobre. Dlatego ta książka w sumie daje takiego pozytywnego kopa. Czyli w sumie nieważne, kto czyta, jak się sprzedaje, tak. To dla ciebie był ten proces pisania był tak sobie ważny. Ale też pomaga innym osobom. Czytałem opinie i niesamowicie. Nieraz się popłakałam, kiedy byłam na przykład na wyjeździe i w hotelu rano jem śniadanie, przychodzi wiadomość na Messengerze od obcej osoby. Czytam i nagle ryczę. Ale tak wzruszające historie, podziękowania, wyrazy wdzięczności, że to ja już teraz wiem, że nie jestem sama. To ja już teraz wiem, dlaczego tak reagowałem. To... Czyli ty mogłaś przenieść te doświadczenia z tych domów dziecka, z tych dywanów, gdzie siedziałaś na kolanach, na dużo szersze pole, tak? Przede wszystkim z zacisza 4 ścian, w których
rozgrywały się wszystkie dramaty w moim życiu. Taka zmowa milczenia sąsiadów, znikąd pomocy, wycofania rodziny, ta choroba alkoholowa, przemoc, to wszystko. Takie piętno też bycia... no, dzieckiem z domu dziecka, bo to, co z tego, że ja miałam rodziców adopcyjnych? Znaczy, dla mnie to było najważniejsze, ale dla innych już zawsze byłam tą znajdą z domu dziecka, nie? Więc mnóstwo takich rzeczy. Iwona, w audycji Zaprojektuj swoje życie jest taki moment, kiedy zadajemy trudne pytania, to jest taki nasz hashtag, żeby lepiej poznać gości. Myślę, że już super Cię poznaliśmy, ale spróbujemy zrobić, bo to są te same pytania do wszystkich. Dobra. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjęłaś w swoim życiu? Tak, od dawna wiem, jaka to jest decyzja. To jest decyzja, żeby podążać swoją własną drogą bez względu na wszystko, na opinie innych, żeby podążać, mieć odwagę, iść tam, dokąd ciągnie mnie moje serce. A co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Życie zgodnie z wytycznymi swojego serca. To mi daje najwięcej radości, bo wtedy się otwieram na świat, na ludzi. Wtedy ego schodzi na plan dalszy. I wtedy dzieją się te cuda w moim życiu. To tak właśnie. Czy masz opisać swój typowy dzień? Nie mam typowego dnia. Okej. Mogłabym to zrobić w odniesieniu do kariery sportowej. Wtedy prawie każdy dzień wyglądał tak samo. A w tej chwili każdy dzień wygląda inaczej? A teraz każdy dzień wygląda inaczej. Są takie okresy i kiedy myślę sobie o nadchodzącej porze zimowej, czy takiej głębokiej jesieni, to już widzę siebie z pędzlami przy sztalugach. I wtedy myślę, że znajdę sobie, wygospodaruję kilka tygodni, że będę tylko malować, ale... A potem dzwoni telefon, tak. A później dzwoni telefon i lecę poprowadzić zajęcia. Także nie mam typowego dnia, ale mam swój rytuał. I staram się go trzymać codziennie. Opowiesz? Wstaję rano. O której? W zależności od dnia. Czasem, tak jak dzisiaj, była to piąta, żeby zrobić mężowi kanapki na wyjazd. Ale raczej to jest między 6 a 7. Wstaję, robię sobie kubek czarnej kawy. Kocham zapach kawy. On sprawia, że czuję się, ale czuję się tak bezpiecznie. A to jest też ciekawa historia. Zostawimy ją na inne spotkanie. Więc jak czuję ten cudowny, ciepły zapach kawy, stawiam sobie kubek, zapalam świeczkę, medytuję, a później sobie piję tą kawę. A później już idę w świat. Czyli tak... Robisz taką pauzę, tak. Zanim zacznie się dzień. Budzę się, wchodzę w rytm, wchodzę w siebie, proszę o mądrość, o to, co ma być dobrego dla mnie tego dnia. A ta taka przerwa, ona ci pomaga, a posiadanie wokół niej rytuału wzmacnia to chyba, tak? Pięknie to ująłeś, lepiej bym tego nie nazwała. To miało być pytanie, dobrze. Czy jest coś, co mogłabyś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie lub spowodowało twój rozwój? Wszystko, co robię, uwielbiam. A nie masz nic takiego, co mogłabyś zdjąć, żeby ta waga lepiej się wyważała? Na pewno jest kilka rzeczy, które mogę poprawić w sobie. To wszyscy je mamy. Z których mogę... A nikt nigdy nie widzi tego, co można zrobić mniej. Czego mogę zrobić mniej? To są trudne pytania. Tak, wiem. Myślę, że mniej ego jeszcze. Jeszcze. Ty masz ego. No mam, każdy ma, bo przecież ono jest nam potrzebne. Ale tak, myślę, że jakbym jeszcze troszkę je utemperowała, byłoby jeszcze lepiej. A, dobra, wiem. Zdjąć z siebie jeszcze presję, kiedy idę biegać. Czyli biegać dla siebie. Biegam dla siebie, ale ciągle biegam za szybko. To tak jak w tym boksie, tak? Tak. Mogłabym wolniej... W taekwondo, co? Jak zejdę z tego tempa, to będzie lepiej. Jaką masz supermoc? Istnienie jest moją supermocą. To, że jestem. Jeszcze nigdy nie mieliśmy takiej odpowiedzi. Piękna. Osoby, którymi się otaczasz, taki twój wewnętrzny krąg, czy też inner circle, jest takie powiedzenie, że osoby, które się otaczamy, powodują, że mają na nas wpływ, rozmawiają z nami i powodują, że myślimy o pewnych rzeczach. Jakich tak na stałe? Jacy ludzie na ciebie mają w tej chwili wpływ największy? Ci, którzy są najbliżej mnie. To właśnie. Jakich dobierasz? Mąż, bo sobie go wybrałam. Chociaż oboje się wybraliśmy. Myślę, że tutaj akurat pełna symbioza i zgoda nastąpiła. Ale
Ostatnio to wnuk, Gerard, taką piękną istotą, on taką niczym nieskrępowaną radość życia. I po prostu jego, patrząc na niego, odkrywam patrzenie na świat od nowa oczami dziecka. I mnie to tak zachwyca i pochłania mnie. Wtedy, kiedy jestem z nim, świat przestaje istnieć albo zatrzymuje się i odkrywam jego nowe wymiary. Mam też cudowną, mądrą przyjaciółkę, która w lot rozumie to, co czasem chcę powiedzieć, albo nawet nie muszę jej tłumaczyć. Cudownych, mądrych teściów. I ci ludzie mają na ciebie wpływ. Mają na mnie wpływ, bo ja dostaję od nich tyle miłości. I to jest tak, że dzięki nim tej mojej miłości jest jakaś taka nadprodukcja. Czy możesz ją rozdawać? Tak, ja ją po prostu rozdaję, gdzie się da. A im więcej jej rozdaję, dzięki właśnie nim, tym więcej tak jej dostaję. Więc tak myślę, że to. I jest jeszcze jedna osoba, ale długo z tym walczyłam. Julka. Julka, której od 3 lat jestem pełnoetatową macochą. To był trudny czas w moim życiu, bo ona tak dosyć niespodziewanie trafiła do naszego domu. No i Julka pięknie mi po prostu otworzyła swoje serce. A ja się tak długo przed tym broniłam. A dzisiaj mogę powiedzieć, że ją kocham. No, mogę powiedzieć, że po prostu mam córkę. Okej. No i tak wygląda właśnie to otoczenie. Piękne. Czy możesz opisać 3 rzeczy, które chciałabyś robić za 3 lata? Nawet nie chciałabym, ale ja chcę. Ja wiem, czego ja chcę za 3 lata. Znaczy za 3 lata, co będzie, to będzie. Ja specjalnie zadaję czasownik niedokonany, czyli tak. Nie zrobić, ale robić. Nie? Tak, ja chcę. Chcę dalej robić to, co robię, ale jeszcze lepiej, niż robię to teraz. Chcę, żeby ludzie, którzy do mnie trafią, byli po prostu szczęśliwi. Żeby odnajdowali swoje moce bez żadnych ograniczeń. I chcę, żeby to było w tym miejscu, które już mam w głowie. Więc chcę za 3 lata znaleźć się w tym miejscu, które stworzę, które zbuduję. Dosłownie. Czego nauczyła cię pandemia? Pandemia nauczyła mnie tego, że nie wolno nam ograniczyć naszej wolności w kontaktach z drugim człowiekiem. Strasznie z tego powodu cierpimy. I tak jak przed pandemią dużo czasu spędzaliśmy alienując się, odsuwając od ludzi, tak teraz lgniemy do siebie nawzajem. Brakuje nam wspólnych imprez, koncertów, przebywania ze sobą w swoim towarzystwie. Czy czegoś więcej mnie nauczyła? Czas pokaże. Na dzisiaj to jest największa wartość, którą dostrzegam, że zaczęliśmy doceniać bycie razem. Książka która? Bessel van der Kolk, Strach ucieleśniony. To jest książka, która otworzyła kolejne moje horyzonty, ale to tak bardzo dynamicznie, tak bardzo szeroko. I to jest pierwsza książka, którą napisał naukowiec, terapeuta z takim sercem, z taką wrażliwością na drugiego człowieka, że czytając ją się popłakałam. Naukowa książka. A ja czytałam tą książkę i w mojej głowie po prostu dokonywały się reakcje dosłownie atomowe i już wiedziałam, że chcę iść w tym i w tym kierunku i ja muszę wszystko to poznać, powąchać, dotknąć, doświadczyć. Iwono, co chciałabyś, żeby słuchacze i widzowie audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy? Chcę, żebyście zapamiętali, że jesteście najlepszymi, najwspanialszymi ludźmi, jakich w życiu spotkaliście. Nie ma nikogo lepszego od ciebie. Super. I ja nie wiem, co teraz powiedzieć. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Dziękuję wam. Łezka dalej kręci mi się wokół. Do zobaczenia w przyszły czwartek o 16:00.